Crime and Investigation Polsat. Produkcja oryginalna. Zapraszamy na podcast Najgorsze zbrodnie Anglii, zrealizowany na podstawie kryminalnych serii dokumentalnych, które możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat. Boże Narodzenie 2010 roku. Od kilku dni dziennikarze relacjonują zagadkową historię zaginięcia 25-letniej architektki krajobrazu Joanny Yates. Nie widziano jej od 8 dni. Zniknęła bez śladu po powrocie do domu z imprezy w pubie Bristol Rum, na której była ze znajomymi. Przyjaciele twierdzą, że Joanna nie miała żadnych osobistych problemów, które mogłyby ją skłonić do zniknięcia bez słowa. W domu Joanny nie odkryto żadnych śladów włamania, co sugerowało, że musiała znać osobę, która ją porwała, jeśli to było porwanie. Policja skoncentrowała się na osobach z najbliższego otoczenia Joanny, próbując ustalić, kto mógłby coś wiedzieć i kto mógłby mieć motyw. 17 grudnia 2010 roku. Dzień, w którym po raz ostatni widziano Joannę. Joanna Yates pocałowała na pożegnanie swojego chłopaka, Grega Riddina, w holu biura, w którym oboje pracowali. Greg miał problem z uruchomieniem auta, bo rozładował się akumulator, ale w końcu odpalił samochód i odjechał do Sheffield, gdzie planował spędzić weekend z rodziną. Joanna udała się do pobliskiego pubu Bristol Rum, gdzie czekali już jej znajomi z pracy. Była bardzo lubiana, wesoła, zawsze emanowała ciepłem. Dorastała we wsi Amfield. Przeprowadziła się do Bristolu ze względów zawodowych, ale była zżyta z rodziną i odwiedzała ją regularnie. Teresa, matka Joanny, mówiła: pewnie wiele matek mówi to o swoich córkach, ale Joanna była moją przyjaciółką i lubiłam spędzać z nią czas. Inspirowała mnie do robienia niezwykłych rzeczy. Była jak powiew świeżego powietrza, wesoła, pełna energii i pozytywnie nastawiona do świata. Joanna i jej chłopak Greg niedawno wprowadzili się do mieszkania w suterenie położonego na dość modnych i atrakcyjnych przedmieściach Clifton. Właścicielem nieruchomości był niejaki Christopher Jeffries, emerytowany nauczyciel angielskiego. Mieszkał sam w mieszkaniu, które znajdowało się dokładnie nad lokum Joanny i Grega. Czas wolny spędzał głównie czytając książki. Kiedy poprzedni lokatorzy zwolnili mieszkanie w suterenie, Christopher od razu zamieścił ogłoszenie w sprawie wynajmu, na które odpowiedzieli Joanna i Greg. Para młodych ludzi zrobiła na nim dobre wrażenie. Z przyjemnością wynają im mieszkanie, które oni z kolei uznali za idealne dla siebie. Jeden z przyjaciół wspominał, jak cieszyli się, że urządzają swój nowy dom. Tworzyli zgrany duet i byli bardzo szczęśliwi. W tej samej wiktoriańskiej willi mieszkał również 30-letni Vincent Tabak, Holender pracujący w Bristolu. Vincent przeprowadził się do Wielkiej Brytanii po ukończeniu studiów w Eindhoven. Był inżynierem. Dorastał w południowej części Holandii w spokojnym miasteczku Uden. Był normalnym dzieciakiem, choć nie miał wielu przyjaciół i często bawił się sam. Sąsiedzi zapamiętali go jako miłego, nieco skrytego chłopca, najmłodszego z czwórki rodzeństwa. Vincent opuścił dom przed ukończeniem 20 lat i rozpoczął studia na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven. Był metodyczny, skrupulatny i wytrwały w rozwiązywaniu problemów. Był jednym z najlepszych studentów. Spędzał dużo czasu przed komputerem, co nie było niczym dziwnym, ale jego znajomi opowiadali, że w wirtualnym świecie czuł się równie dobrze jak w realnym, a może nawet lepiej. W prawdziwym życiu Vincent zmieniał się w zależności od tego, z kim akurat rozmawiał. Chris, właściciel mieszkania, wspomina, że zawsze był bardzo uprzejmy i chętny do rozmowy. Rodzina określała go jako zamkniętego w sobie, nieśmiałego, zbyt poważnego jak na swój wiek i spokojnego.
Natomiast wśród kolegów z pracy w Wielkiej Brytanii uchodził za bardzo otwartego i towarzyskiego. Ta niespójność w charakterze Vincenta była zastanawiająca. Wieczorem 17 grudnia 2010 roku Vincent Tabak robił prawie dokładnie to, co jego sąsiadka Joanna. Ona pomachała Gregowi na pożegnanie i poszła do pubu, podczas gdy on żegnał się ze swoją dziewczyną. Vincent również skończył pracę, a jego partnerka Tania pojechała na imprezę do siedziby biura znajdującej się poza Bristolem. Planowali, że Vincent odbierze ją następnego dnia. Potem postanowił, że wykorzysta ten wieczór na fotografowanie malowniczych ulic Bristolu pokrytych warstwą śniegu. W tym samym czasie w pubie Joanna była duszą towarzystwa. Bawiła się świetnie ze znajomymi. Po 2 godzinach postanowiła jednak, że czas wracać do domu. W kamienicy przy Canonge Road w mieszkaniu obok Vincent Tabak jadł pizzę i pił piwo. Odpisał na SMS-a, którego wcześniej dostał od swojej dziewczyny Tani. Też cię kocham. Mam nadzieję, że na imprezie jest weselej. Wróciłem do domu. Tęsknię za tobą. Po opuszczeniu pubu, Joanna poszła Queen's Road w kierunku domu, szukając po drodze czegoś na kolację. O 20.10 zatrzymała się w Waitrose, ale niczego nie kupiła. O 20.29 zapłaciła za 2 butelki cydru w sklepie na Regent Street. Na nagraniu z monitoringu wyglądała na zadowoloną i pogodną. Później te prozaiczne szczegóły uchwycone przez kamerę okażą się kluczowe dla odtworzenia przez policję wydarzeń tamtego wieczoru. O 20.39 weszła do Tesco na Regent Street, gdzie kupiła pizzę. Nieco później tego wieczoru Vincent również został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Postanowił udać się samochodem do dość oddalonego od domu sklepu Asda. Było to dziwne, ponieważ kupił tam tylko chipsy, piwo oraz sól. W Clifton jest dużo sklepów, więc można by się spodziewać, że kupi coś na miejscu, szczególnie w taką niesprzyjającą wychodzeniu na zewnątrz pogodę. Jednak on zrobił inaczej. Po powrocie do domu otworzył laptopa i po przejrzeniu maili wszedł do swojego ulubionego wirtualnego świata. Przeglądał strony z pornografią pełną przemocy, gdzie poniżano kobiety i ukazywano praktyki masochistyczne. Najczęściej duszenie. W tym czasie Greg Ridden, chłopak Joanny, 27-letni architekt, przebywał u swojej rodziny. Dojechał do Sheffield o 22.30 w piątek, 17 grudnia 2010 roku i wysłał jej wiadomość. Dotarłem bez problemu. Nie było korków. Czy dobrze bawiłaś się w pubie? Nie otrzymał odpowiedzi. Zaniepokoił się, bo nie było to w stylu Joanny. Greg przez cały weekend próbował się z nią skontaktować, pisząc SMS-y i dzwoniąc na komórkę oraz telefon stacjonarny. Bezskutecznie. Gdy w niedzielę Greg wrócił do mieszkania i nie zastał Joanny, zadzwonił do jej matki. Teresa wspominała, że około północy zadzwonił telefon, a na wyświetlaczu pojawiło się imię Grega. Zdziwiła się. Spytał, czy córka jest u nich. Zaprzeczyła. Greg powiedział, że Joanna zostawiła w mieszkaniu swoje rzeczy, torebkę i klucze. Teresa wraz z mężem postanowiła natychmiast pojechać do Bristolu, jednocześnie prosząc Grega, aby powiadomił policję. Kiedy dotarli na miejsce, od razu znaleźli paragon za pizzę, którą ich córka kupiła w piątkowy wieczór. Zauważyli, że w mieszkaniu nie było śladów pizzy ani nawet opakowania. Zostały natomiast buty, płaszcz, klucze, torebka i telefon. To wszystko budziło podejrzenia, że coś nie gra i że Joannie mogło się przydarzyć coś złego. Razem z Gregiem obeszli budynek w poszukiwaniu pizzy lub ubrań Joanny. W pewnym momencie zauważyli zbliżającego się sąsiada, Vincenta, wraz z dziewczyną. Zatrzymali się.
Tania spytała, czy mogą jakoś pomóc, podczas gdy Vincent nie wykazywał zainteresowania i milczał. Gdy na miejsce przybyli policjanci, nie mieli wątpliwości, że sprawa jest poważna. Takie zachowanie nie było w stylu Joanny. Nigdy wcześniej nie zrobiła czegoś takiego. Nie miała problemów osobistych, które mogłyby skłonić ją do wyjścia bez poinformowania bliskich. Joanna nie zażywała żadnych leków, nie cierpiała na zaburzenia psychiczne ani depresję. Nic nie wskazywało, aby miała powód do opuszczenia mieszkania i swoich najbliższych. Jak zwykle przy tego typu dochodzeniach, śledczy najpierw chcieli porozmawiać z innymi mieszkańcami kamienicy, w tym z właścicielem Chrisem Jeffreysem, który miał klucze do mieszkania Joanny. Mężczyzna zeznał, że wieczorem, gdy ostatni raz widziano Joannę, siedział sam w swoim mieszkaniu, czytając jak zwykle książkę. Wtedy nie miał pojęcia, że policja jeszcze się nim zainteresuje. W tym czasie rodzice Joanny odwiedzili jej sąsiadów, Vincenta Tabaka i Tanię Morrison. Teresa wspomniała, że Tania była bardzo miła i oferowała pomoc, natomiast Vincent prawie się nie odzywał. Był nadzwyczaj spokojny i nie panikował jak inni. Przesłuchiwany przez policję Tabak zeznał, że nic nie wie o zniknięciu Joanny. Vincent opuścił Bristol wiecorem 23 grudnia. Wraz z Tanią pojechali do Cambridgeshire, aby spędzić święta z jej rodzicami. 28 grudnia Vincent wyjechał do rodziny do Holandii. Święta 2010 roku w Wielkiej Brytanii były szczególne. W telewizji i prasie sprawa zniknięcia Joanny była głównym tematem. Ludzie modlili się o pozytywne wiadomości. Policja prowadziła dochodzenie, ale niepokój społeczny rósł. O 9 rano, pierwszego dnia świąt, państwo Birch spacerowali z psem po okolicy. Zauważyli wzgórek pokryty śniegiem przy murze. Najpierw go minęli, ale coś ich tknęło i zawrócili. Dostrzegli wystający spod śniegu kawałek dżinsów i pomyśleli, że są tam ukryte ludzkie zwłoki. Tego samego dnia do rodziców Joanny zadzwoniła policja, informując, że odnaleziono ciało ich córki. Więcej historii True Crime odkryjesz w telewizji Crime and Investigation Polsat. Mimo tragicznej wiadomości odczuli jakiś rodzaj ulgi. Od kilku dni byli już w zasadzie przekonani, że córka nie żyje. Teresa przyznała, że to poczucie ulgi wiązało się z tym, że zapewne poświęciłaby całe swoje życie na poszukiwanie córki, wpadając wręcz w obsesję. 8 dni po tym, jak ostatni raz widziano Joannę żywą, znaleziono jej zwłoki w Longwood Lane, 9 minut jazdy samochodem od jej mieszkania. Ciało leżące kilka dni na mrozie zamarzło, co opóźniło sekcję. 3 dni później policja poinformowała, że dziewczyna zmarła na skutek ucisku w okolicach szyi, czyli uduszenia. Śledczy szybko ustalili kluczowe fakty. Joanna została zaatakowana przez kogoś, kogo wpuściła do mieszkania. Nie było śladów włamania, więc musiała znać napastnika. Chris Jeffreys rozmawiał tamtego wieczoru z jej chłopakiem Gregiem i wiedział, że Joanna zostaje sama na weekend. Był właścicielem nieruchomości, więc miał zapasowe klucze. Media od razu zainteresowały się Jeffreysem, który ponoć zmienił swoje pierwotne zeznania. To była woda na młyn spirali podejrzeń i domysłów. Chris, zapytany, czy może opowiedzieć, co robił w dzień zniknięcia Joanny, odpowiedział dziennikarzowi. Niestety nie. Tylko policja miała prawo zadawać mi pytania. Nie udzielam komentarzy mediom. Gdy dziennikarz zapytał, czy widział Joannę tamtego wieczoru, Chris odpowiedział. Nie mogę tego powiedzieć. Jak się okazało, Christopher Jeffreys nie zmienił zeznań, tylko je uzupełnił. Próbował pomóc, ale wzbudził zainteresowanie policji i stał się jednym z podejrzanych. Policja miała podstawy, by go aresztować.
Tymczasem w Holandii Vincent Tabak śledził poszukiwania sprawcy i przebieg śledztwa, codziennie szukając w internecie nowych informacji. W dniu aresztowania Chrisa postanowił złożyć zeznanie i obciążyć właściciela kamienicy. Skontaktował się z policją, będąc za granicą. Powiedział, że 17 grudnia widział, jak aresztowany Chris Jefferies odjeżdża późnym wieczorem z parkingu przed domem. Była to bardzo ważna informacja dla śledczych. Vincent miał tego świadomość. Chris natomiast nie miał pojęcia, że jeden z lokatorów złożył obciążające go zeznanie. Jego srebrnego Chryslera dokładnie przeszukano w poszukiwaniu dowodów, podczas gdy niewinny właściciel siedział w areszcie i był przesłuchiwany. Chris powtarzał policji, że tamtego wieczoru był w domu i czytał książkę. Pytał śledczych, jakie mają dowody. Był na skraju załamania nerwowego. Przyjaciele załatwili mu adwokata. Chrisa przesłuchiwano przez 3 dni. Spędził 2 noce w celi. To było dla niego koszmarne doświadczenie. Wspominał później, że pod koniec przesłuchania, gdy stało się jasne, że policja nie znajdzie żadnych dowodów, aby go oskarżyć o morderstwo, pomyślał, że stracili wiele czasu na niewinnego człowieka, podczas gdy prawdziwy sprawca wciąż jest na wolności i stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Po oczyszczeniu z zarzutów wypuszczono go do domu. Brytyjczycy byli bardzo zainteresowani rozwojem sprawy pełnej zwrotów akcji, ale w Holandii nie mówiono o niej w mediach. Wreszcie policja z Bristolu postanowiła, że czas porozmawiać z mężczyzną, który złożył, jak się okazało, fałszywe zeznania obciążające Chrisa Jefferiesa i również był sam w mieszkaniu 17 grudnia 2010 roku, w dniu zaginięcia Joanny. Jaki miał w tym interes? Do Holandii wysłano zespół śledczych. Podczas rozmowy policjanci poprosili Vincenta o dobrowolne oddanie próbki DNA. Zgodził się bardzo niechętnie, co wzbudziło podejrzliwość funkcjonariuszy. Coś tu nie grało. Po rozmowie z Vincentem i powrocie do Wielkiej Brytanii, jedna z policjantek, która go przesłuchiwała, zgłosiła swoje wątpliwości. Zauważono, że zachowanie Tabaka 17 grudnia 2010 roku było podejrzane. Miał ponoć iść na spacer, aby fotografować śnieg, ale śledczy nie znaleźli żadnych zdjęć wykonanych tego dnia. Potem pojechał autem do odległego supermarketu. Ale to nie wszystko. Po przebadaniu próbki DNA pobranej od Vincenta w Holandii, okazało się, że jest ono zgodne z materiałem zabezpieczonym na ciele ofiary. Vincenta Tabaka aresztowano 20 stycznia 2011 roku pod zarzutem zabójstwa Joanny Yates. Ale była jedna osoba, która nie mogła uwierzyć w jego winę. Właściciel willi, którego wcześniej aresztowano i oskarżono bezpodstawnie. Chris przyznał, że był zaskoczony zatrzymaniem Vincenta, ponieważ nie podejrzewałby go o taki czyn. Martwił się, że policja popełniła kolejny błąd i znów niewinna osoba trafi do aresztu. W Holandii telewizja donosiła o aresztowaniu Tabaka. Dziennikarze zastanawiali się, czy nie jest on ofiarą pomyłki organów ścigania i histerii w brytyjskich mediach. Na internetowych forach pisano, że być może jest niewinny, ponieważ wcześniej aresztowano właściciela posesji, który również, jak się okazało, był bezpodstawnie oskarżany. Sugerowano, że policja działa pod presją. Było wiele spekulacji, niedowierzenia i wątpliwości co do jego winy. Brytyjskie media oblegały rodzinę Tabaka Fuden. Jego bliscy byli przekonani, że mężczyzna jest niewinny i martwili się, że media, poszukujące sensacji, mogą wpłynąć na werdykt przysięgłych, skupiając ich uwagę na Vincencie. Brytyjskie media skupiały się na przeszłości Tabaka, a jego rodzina stała za nim murem. Wszyscy bliscy byli przekonani, że Vincent nie ma nic wspólnego z tą sprawą. Był ich ukochanym bratem, synem i wujkiem. Bardzo cierpieli, nie mogąc uwierzyć, że brytyjska policja aresztowała go pod zarzutem popełnienia tak potwornej zbrodni. Tymczasem Vincent pokazał śledczym swoje cyfrowe alibi. SMS-y, które wysyłał do Tani tamtego wieczora. O 21.25 napisał: tęsknię, nudno tu bez ciebie. O 22.30
Nie mogę się doczekać, kiedy cię zabiorę. Zabójca nie mógłby być na tyle spokojny, aby wysyłać takie wiadomości. Chociaż Vincent odmówił policji pomocy w śledztwie, dysponowano mocnym dowodem w postaci jego DNA, zabezpieczonym na ciele ofiary oraz zeznaniem złożonym 31 grudnia. Vincent złożył pisemne oświadczenie, że nie znał Joanny Yates i nic nie wie o jej zabójstwie. Policja musiała zgromadzić więcej dowodów. Zaczęto sprawdzać nagrania monitoringu ze wszystkich kamer w Bristolu, próbując ustalić każdy ruch Vincenta. Wczesnym wieczorem spacerował po okolicy, co nie było niczym dziwnym. Jednak o 22:30 jego działania stały się bardziej zastanawiające. Wszedł do supermarketu i natychmiast z niego wyszedł. Chwilę później wrócił, kupił piwo, sól i chipsy. Tabak, inżynier, specjalista w projektowaniu przestrzeni publicznych, doskonale wiedział, gdzie znajdują się kamery i w którą stronę są skierowane. Policja zastanawiała się, czy nie dał się sfilmować celowo. Podejrzewano, że Tabak pojechał do tak odległego sklepu, aby w razie potrzeby mieć alibi uzasadniające, dlaczego skorzystał z auta. Wybrał drogę z dużą ilością kamer i wysłał SMS w polu widzenia jednej z nich, co miało mu zapewnić alibi. Utrzymywał też stały kontakt z partnerką i wysłał jej istotną wiadomość, gdy Joanna była już martwa. Po aresztowaniu Tabaka, analitycy komputerowi przejrzeli jego laptopa, odkrywając, że posiadał sekrety. Drugie wirtualne życie, o którym nie informował bliskich. Na komputerze znaleziono dużo materiałów zawierających perwersyjną pornografię. Odkryto także, że bardzo interesował się zaginięciem Joanny oraz śledztwem w sprawie jej śmierci. 19 grudnia o 22:30 Tabak oglądał okolice późniejszego znalezienia zwłok Joanny na mapach Google. 21 stycznia 2011 roku policja dostała więcej czasu na przesłuchanie Vincenta. Wcześniejsze badanie nie rozstrzygnęło jednoznacznie, czy to jego DNA znaleziono na zwłokach, więc na tej podstawie nie można było go oskarżyć. Śledczy potrzebowali przełomu, albo musieliby go wypuścić. Skrupulatne przeszukanie jego Renault Megane wreszcie przyniosło wyniki. Jeden z techników znalazł mikroskopijne plamki krwi w bagażniku. Pobrano z nich wymazy i przesłano do laboratorium, gdzie okazało się, że DNA wyseparowane z zabezpieczonej niewielkiej ilości krwi bez wątpienia należało do Joanny Yates. Takiego dowodu właśnie potrzebowali śledczy. Gdy podczas przesłuchań ujawniono mu fakt zabezpieczenia śladów krwi w jego samochodzie, Tabak nadal tego nie komentował. Dodając do tego materiały, które oglądał na laptopie, śledczy mieli mocne dowody. Mimo że Vincent znajdował się w trudnym położeniu, nadal milczał. Uparcie odmawiał przyznania się do udziału w morderstwie Joanny. Wreszcie po prawie 3 tygodniach pobytu w areszcie zmienił zdanie. 8 lutego 2011 roku Tabak powiedział więziennemu kapelanowi, że zamierza przyznać się do zabicia Joanny. I przyznał się do jej zabicia, ale co ciekawe, nie do morderstwa. Policja odkryła, że przed aresztowaniem poszukiwał w internecie niuansów występujących w brytyjskim prawie. Tabak opracował plan, jak zostać oskarżonym o lżejsze przestępstwo i zarówno w pracy, jak i na prywatnym laptopie sprawdzał różnicę między zabójstwem a nieumyślnym spowodowaniem śmierci. Kilka dni przed aresztowaniem Tabak zaczął planować, że jeśli stanie przed sądem, to stwierdzi, że zabił Joannę przypadkowo. Śledczy spodziewali się, że Tabak spróbuje tej narracji, sądząc, że w związku z cięciem kosztów w więziennictwie, o którym trąbiły media, zostanie potraktowany łagodniej i dostanie dość niski wyrok. Nie miał nic do stracenia, bo policja posiadała już dowód w postaci DNA, więc tylko by potwierdził to, co już wiedzieli. Prokuratura postanowiła oskarżyć Vincenta o zabójstwo, co oznaczało, że rodzina Joanny i jej chłopak Greg
Musieli obserwować skomplikowany proces i po raz pierwszy wysłuchać wersji wydarzeń opowiedzianej przez sprawcę. 4 października 2011 roku rozpoczął się proces Vincenta Tabaka, holenderskiego inżyniera oskarżonego o zamordowanie swojej sąsiadki, architektki krajobrazu Joanny Yates. Tabak nie przyznał się do zabójstwa, tylko do nieumyślnego spowodowania śmierci. W mowie otwierającej obrony adwokat oskarżonego powiedział, że gdyby Joanna została w pubie na jeszcze jednego drinka, a Vincent pojechał wprost do odległego sklepu, jak zamierzał, to dziewczyna wciąż by żyła. Nie spotkaliby się zapewne. Ale stało się niestety inaczej. Podczas procesu Vincent twierdził, że wracając do domu przez okno zauważył Joannę krzątającą się w kuchni. Pomachali do siebie i kobieta zaprosiła go gestem do środka. Otworzyła drzwi, wszedł i rozmawiali przez 10-15 minut. Potem zaczęła robić zalotne uwagi, a on próbował ją pocałować. Vincent powiedział, że Joannie nie spodobało się to, co robił i krzyknęła. Aby ją uciszyć, zatkał jej usta dłonią, a gdy ją cofnął, znów zaczęła krzyczeć. Wtedy ją udusił. Twierdził, że nie zamierzał jej zabić, tylko wpadł w panikę. Jednak spanikowany człowiek nie zachowuje się w ten sposób. Przysięgli obradowali 2,5 dnia. Bliscy Joanny oraz ci, którzy ciężko pracowali, aby doprowadzić Tabaka przed oblicze sprawiedliwości, czekali zdenerwowani. 28 października 2011 roku ława przysięgłych w sądzie w Bristolu miała gotowy wyrok. Odrzucili wersję obrony i uznali Tabaka winnego zabójstwa. Został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie, nie wcześniej niż po 20 latach odbywania kary. Najważniejszym był fakt, że można go było oficjalnie nazwać zabójcą, bo nieumyślne spowodowanie śmierci jest co najmniej dwuznaczne. Sąd nie miał żadnych wątpliwości. Tabak chwycił Joannę za gardło i udusił. Według niektórych ekspertów, w szczególności psychologów, Tabak miał zadatki na seryjnego mordercę. Miał nietypowy profil jak na przestępcę z jedną ofiarą na koncie. Był zorganizowany, systematyczny i zdystansowany emocjonalnie od zbrodni, którą popełnił. Musiał to zaplanować. Może niekoniecznie z Joanną, ale myślał o tym i pojawiła się okazja. Niedługo przed tragiczną śmiercią Joanna założyła przed swoim mieszkaniem niewielki ogródek. Jeden z mieszkańców nadal pielęgnuje posadzone przez nią kwiaty i zioła, których ona już nigdy nie zobaczy. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału na YouTubie, to warto to zrobić, aby nie przegapić naszych podcastów i innych materiałów, które publikujemy. Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją opinią na temat tego, czego właśnie wysłuchałeś, to zapraszamy do zostawienia komentarza. Za każdy dziękujemy. To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stację znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 32, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, Orange pozycja 42, w sieci Toja numer 354, a w UPC 116 lub 405. Zapraszamy.